Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie Ireneuszu. Dzień dobry państwu. Reprezentuje pan Komitet Obywatele dla Opola. No, słowo obywatela, obywatelski robi no nieprawdopodobną karierę w tych wyborach, w tej kampanii. Wszyscy chcą być obywatelscy. No, wydaje mi się, że dzisiaj stanęliśmy przed rozwiązaniem bardzo trudnym, ponieważ właściwie całościowo został stworzony układ generalnie polityczny, który zdominował sferę naszego życia. Postanowiliśmy hasłowo, oczywiście obywatele dla Opola, ale stworzyć własny komitet, który opiera się wyłącznie na osobach bezpartyjnych, niezdominowanych przez żadne układy. I wydaje mi się, że tu stanowimy określoną konkurencję dla pozostałych opcji, które pomimo tego, że nazywają się obywatelskie, jednak obywatelskimi generalnie, jak się zgłębić w życiorysy, nie są. Mówi pan my, czyli kto? Obywatele dla Opola to jest stowarzyszenie? Obywatele dla Opola powstał jako ruch. Postanowiliśmy w maju stworzyć pewnego rodzaju struktury. W lipcu ogłosiliśmy, że przygotowujemy się z naszym komitetem, wtedy jeszcze ruchem, do wyborów. Są to trzy stowarzyszenia. Stowarzyszenie Na Swoim Zdobrzenia Wielkiego, Komitet Obrony Demokracji i Stowarzyszenie Demokratyczne Państwo Prawne. Te trzy stowarzyszenia podjęły inicjatywę przy założeniu nawet takim, że członkowie zarządu, żeby nie było żadnych podejrzeń, że chcemy zrobić kariery, złożyły swoje listy do dzisiaj do wyborów do Rady Miasta. A proszę mi powiedzieć, bo to jest ryzykowna operacja. No, próbujecie wylansować zupełnie nowy szyld na takim dość ciasnym rynku politycznym. Ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że bierzemy oczywiście pod uwagę układ polityczny i to, o czym pan mówi, pan redaktor mówi, że jest to stosunkowo ciasne, ale jednak z naszymi osobami, które reprezentują różne dziedziny dzisiaj życia, mają za sobą określone doświadczenie życiowe i nie idą do wyborów dla zrobienia kariery, wręcz uważają, że należy pomóc strukturom miejskim w określonym działaniu, zdecydowały się kandydować. Więc nawet w tym wąskim, ścisłym, w dużym ścisku, który jest na rynku, wydaje się, że mamy ogromną szansę, ponieważ szyld absolutnej bezpartyjności daje nam zupełnie inne możliwości w kontakcie z osobami, szczególnie biorąc pod uwagę, że kampanię będziemy chcieli prowadzić bardzo bezpośrednio, rozmawiając z Opolanami. Choć musi pan przyznać, że akurat Komitet Obrony Demokracji, choć no, nie jest to partia, tylko ruch, no dość mocno jakby jest kojarzony z jedną stroną sceny politycznej. Nawet jeżeli formalnie nie jest partią. Tak, ale nasze rozmowy, o których wspominałem, które toczą się od maja, jak gdyby w określonych założeniach uzgodniliśmy pewne założenia, które jak gdyby odsuwają na bok działania polityczne. Tu chcielibyśmy wyłącznie poświęcić się sprawom samorządowym, stąd, tak jak wspomniałem, członkowie zarządów tych stowarzyszeń nie kandydują. Żeby to nie było jednoznacznie kojarzone, bo pierwszy artykuł, który okazał się w Gazecie Wyborczej, jak tylko ogłosiliśmy powstanie naszego ruchu, było kojarzone, że jeżeli Dobrzeniacy, to ci, którzy chcą, nie wiem, rozwalić Opole. Nie, nie chcemy robić rewolucji, chcemy ewolucyjnie wprowadzać powolutku pewne zmiany. Tu panie Ireneuszu, chciałbym zapytać o kandydatów. Mówi pan bezpartyjni, poza wszelkimi układami. Ciężko znaleźć takich ludzi w sytuacji, no, takich, którzy się do tej pory nie angażowali za mocno. Bo ci, którzy się angażowali, no, już są związani z jakimiś układami czy ugrupowaniami. Rzeczywiście, rozmowy były prowadzone wielogodzinne i wielomiesięczne, bo jeżeli mówimy, że od maja, to rzeczywiście od maja ten dialog był prowadzony z różnymi osobami. Wiele osób nie chciało podjąć wyzwania, na które liczyliśmy, ale te osoby, które już znalazły się na naszych listach, reprezentują różne środowiska, mają swoje osiągnięcia i wyraźnie zaznaczyły, nie chcą robić kariery, chcą pomóc. Czy są to dzisiaj ludzie, którzy pracują i mają sukcesy, na przykład w obrębie pracy z młodzieżą, czyli mamy
panią Jolę Toll na przykład, która ma najwięcej olimpijczyków w tej chwili w ramach liceów. Czy mamy kolegę Adama Antoszczyka, który ma ogromne sukcesy, może w dziedzinie sportu, nie tak popularne jak piłka nożna, ale akrobatyka, wychował mistrzów świata. Więc to są jak gdyby określone przykłady. Mamy panią psycholog Aleksandrę Herkę, która pracuje z młodzieżą i w szkole, i ma swoją fundację. Mamy menadżerów z prawdziwego zdarzenia, którzy już osiągnęli sukcesy w swoich dziedzinach, czy jest to IT, czy są to ubezpieczenia, czy jest to bankowość, ochrona środowiska. Są to postacie, które w swoich środowiskach są znane, są popularne i za nimi przede wszystkim, tak jak mówię, no nie ma ogonów układowych. To są ludzie nowi. Oczywiście nie z pierwszych stron gazet, ale ja liczę na mądrość Opolan i jeżeli przedstawimy, a sukcesywnie to robimy, to wydaje się, że to ukierunkowanie i szansa dla Opola będzie określona. Kandydata na prezydenta nie znaleźliście, czy nie szukaliście? Znaczy, prowadziliśmy rzeczywiście wewnętrznie takie rozmowy, ale no nie czuliśmy się na siłach, żeby takiego kandydata promować. Oczywiście, że to jest ważne w tym momencie. Może i byśmy znaleźli rzeczywiście taką osobę, ale my jesteśmy za słabi jako dzisiaj. Jako nowe stowarzyszenie, tak? Proszę? Jako nowy ruch. Jako nowy ruch. No, musimy zwrócić uwagę, że dzisiaj fundusze, którymi dysponują partie polityczne i te organizacje, które znacznie dłużej działają na tu rynku opolskim, czy powiedzmy nawet w skali kraju, to są inne pieniądze. My dzisiaj dlatego deklarujemy przede wszystkim pomoc naszym kandydatom w tym ruchu bezpośrednim. Na pewno będziemy wychodzić do ludzi. Nie objedziemy 29 dzielnic, bo to jest nierealne. Natomiast będziemy się starać w określonych miejscach zasygnalizować swoją obecność. Chcielibyśmy, żeby tam się pojawili razem z nami nasi kandydaci, my ich będziemy wspierać przy każdym takim spotkaniu, zrobimy kilka konferencji na temat naszych test programowych i wydaje mi się, że powinno to trafić do Opola, bo nie chcemy, tak jak mówię, nie chcemy robić rewolucji, też nie proponujemy budowy mostów tam, gdzie nie ma rzeki. To wszystko jest, mamy, jest ten cel chcemy osiągnąć. Czy to będzie sukces, zobaczymy. Projekt na pewno nie zostanie po wyborach wrzucony do kosza, bo projekt Obywatele dla Opola będzie dalej trwał. Macie komplet kandydatów? 33? Nie, nie mamy 33. To jest jak gdyby nawiązanie do tego, co... No, że nie łatwo było znaleźć, tak. No więc jest trudno. Trudno, nie będę tłumaczył dlaczego. No, wszyscy powinni się domyślić, dlaczego trudno jest ściągnąć, choć mamy w szerokim gronie naszych osób, które nas popierają. Mamy naprawdę wybitne osoby i jednocześnie znanych przedsiębiorców, ale mówię, tego nie chcemy ujawniać dzisiaj. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Ireneusz Racławicki z KWW Obywatele dla Opola. Drugiej części rozmowy można posłuchać w drugim programie Radia Opole oraz posłuchać i zobaczyć na naszej stronie radioopole.pl. To panie Ireneuszu, te tezy programowe. Jakby, czym wasza oferta dla Opola różni się od tej oferty, którą ma, nie wiem, PiS, Koalicja Obywatelska czy Razem dla Opola? Program opiera się na 5 tezach, które już dzisiaj w rozmowach z mieszkańcami odbierane są bardzo pozytywnie. Staraliśmy się go bardzo uszczegółowić, sprawdzić, zweryfikować i czerpać. Czyli sam program jest czerpany z tego, co już funkcjonuje, co ma szans, co jest realne do wprowadzenia w strukturach miejskich Opola. Oczywiście nie porównujemy tylko z Polską, porównujemy to szerzej. Doświadczenia są wieloletnie. Moje hasła pod tytułem to, co już badaliśmy dosyć szczegółowo, chociażby kwestia komunikacji. Ta komunikacja się jest takim nośnym tematem. Ja dzisiaj do państwa jechałem 40 minut z Wrzosek, no więc jest to jakieś szaleństwo, powiedzmy. Koniec świata, tak. Parę kilometrów, więc chcemy jak gdyby zmodernizować tą komunikację. Pomysłów jest kilka, rzuciliśmy hasłowo komunikację darmową. Rzeczywiście to sprawdziliśmy, jest to możliwe. Wszystkie A ile by to kosztowało, panie Ireneuszu? Bo to jest zawsze podstawowe pytanie. No nie ma darmowego, ktoś musi zapłacić. Jak nie pasażer, no to... No, mamy bardzo bogate miasto. Pan prezydent podkreśla regularnie, że miasto jest bardzo bogate, więc jeżeli chcemy w ramach
to mówimy tutaj hasłowo, zdrowe Opole, tak na tą tezę nazwaliśmy, to zamyka się w tym wiele elementów. A to darmowa komunikacja dla wszystkich? Darmowa komunikacja dla wszystkich. Jeżeli dzisiaj funkcjonuje w 60 miastach w Polsce darmowa komunikacja, oczywiście, że rozwiązań jest kilka, no możemy, ja tu mogę podawać przykłady polskich miast, powiedzmy bardziej kompaktowych, mniejszych, to jest łatwiej. Tutaj miasto się nam rozlało i to jest jak gdyby pewien problem, że znacznie podrożyło to koszty funkcjonowania tej komunikacji. Dalej jeżdżą autobusy po prostu. Dalej jeżdżą, tyle że nie wiem czy, ponieważ takie głosy do nas docierają i to bezpośrednio, to nie tak, że ktoś gdzieś daleko nam mówi, tylko bezpośrednio się ludzie do nas zwracają z tym, że ta komunikacja nie spełnia do końca swojej roli. O co też do prezydenta występowaliśmy, żeby ten zoptymalizował te rozwiązania. Natomiast mówię, w skali europejskiej jest znacznie więcej miast i większych od Opola, które wprowadziły tą darmową komunikację, zyskując wielokierunkowo, bo nie zapominajmy, z jednej strony, jeżeli mówimy o zielonym Opolu, to mówimy o eliminacji smogu, o zmniejszeniu komunikacji, powiedzmy, tej drażliwej, samochodowej, wyeliminowaniu pewnych elementów jak gdyby blokowania miasta przez samochody jeżdżące w centrum. Nie zrobimy tego, co w Singapurze, bo w Singapurze na przykład zrobiono, to jest nierealne, ograniczono ilość samochodów do stałej ilości. Koniec. Nie ma więcej samochodów i nie może być. Taka jest na przykład, takie jest rozwiązanie. Ale demokracja jak nasza nie przejdzie. Nie przejdzie. Z drugiej strony Tallinn, miasto 400 tysięczne, wprowadził darmową komunikację, sprawdza się. Strasburg zrobił co innego, Strasburg wprowadził. Oczywiście Strasburg, powiedzmy, nie jest gigantycznym miastem, na pewno jest większy od Opola, połowę Tallina. Wprowadził na przykład komunikację na bazie dochodowości, więc mówię, też się da pewne rzeczy zrobić, inne elementy wprowadzić. Natomiast mówię, tu wydaje mi się, że jest to rozwiązanie, które da nam jak gdyby szansę, żeby wielokierunkowo w tym zielonym Opolu poradzić sobie przede wszystkim z tym problemem, z którym, no mówię, ja się dzisiaj zetknąłem. Na szczęście nie muszę codziennie do centrum miasta dojeżdżać. Na jaki wynik liczycie? Pytanie jest trudne, aczkolwiek ja, tak jak mówił Walt Disney, nie ma rzeczy niemożliwych, więc walka z tymi niemożliwymi to wspaniała zabawa, więc w tym momencie wydaje mi się, że mamy szansę dużą, bo hasło, które promujemy i te osoby, które będziemy promować, dadzą nam ogromne możliwości i myślę, że ten procent będzie zaskakujący dla wszystkich. No bo istnieje zawsze takie ryzyko, że jeżeli się nie powiedzie w wyborach, to projekt, tak jak pan wcześniej powiedział, może jednak trafić do kosza, bo ludzie się rozczarują, bo jakby możliwości działania będzie mniej. Muszę powiedzieć, że nie do końca tu się muszę z panem zgodzić. Oczywiście, że jest w szeregach tych startujących dzisiaj, jest grono ludzi, którzy już wcześniej z nami współpracowali w ramach pozostałych stowarzyszeń. Więc wydaje się, że mądrość tych osób, a są to przecież, niezależnie od tych osób, które wymieniłem, są to były dyrektorki szkół, to są osoby mądre, które wychowały wiele osób i wiedzą, że to, co robimy, to nie robimy bezcelowo i nie robimy jednorazowo. Jeżeli jedno, drugie czy trzecie stowarzyszenie działa, ma swoje cele i w ramach tych celów będziemy działać dalej, już pod szyldem i tak jak działamy dzisiaj. Obywatele dla Opola to jest coś, z czym chcemy rzeczywiście trafić. Ja nie mówię pod Szczechy, ale bezpośrednio do Opola i na pewno nie wyląduje to w koszu. Czas pokaże. Naszym gościem był się Ireneusz Racławicki, KWW, Obywatele dla Opola. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu redaktorowi, dziękuję państwu. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.